Siema. Do Wiedźmina 3, oj nie to zdjęcie. Do Wiedźmina 3 stworzono naprawdę dużo kontentu, który ostatecznie nie trafił do gry. Czasem przez błąd, który wystąpił w grze, a nigdy nie został naprawiony, a czasem dlatego, że twórcy postanowili dać więcej dynamiki w danej misji i wycięli połowę zadań czy dialogów. I dzisiaj właśnie na takich misjach i dialogach się skupimy. Zostawcie subskrypcję, jeżeli jeszcze tego nie robicie, wpadnijcie na naszego szefowego, największego Discorda w Polsce o tematyce Wiedźmina. Kiedyś będzie największy. I jak chcecie, możecie zajrzeć na Twitcha, a my bez zbędnego przedłużania. Zaczynajmy. Bohaterem dzisiejszego odcinka po raz kolejny jest modyfikacja o nazwie Brothers in Arms, która właśnie setki takich misji i dialogów, jak wam dzisiaj pokażę, przywraca. A pierwszy taki dialog znajdziemy we wsi Rudnik. Wieś Rudnik znajduje się w środkowo-dolnym Velen i jest to wieś położona niedaleko Kłomnicy. Założona została przez fana wyścigów konnych, a spotykamy w niej m.in. Miliana Norana, który daje nam zlecenie Tajemnica Wsi Stegny, czy Grahama, który zakochał się w Annabel, duchu z Mysiej Wieży. Spotykamy tam też Kowala, który normalnie przywita nas takimi słowami. Wspomożycielki, co w niej włodarzą. No. Kowal ten wychodzi na strasznego gbura, ale co ciekawe, w plikach gry okazuje się, że z początku wcale nie miał nas tak witać. A pierwsza rozmowa z nim miała wyglądać tak. Szukałeś najlepszego kowala w Rudniku? To dobrze trafiłeś. Na dodatek nie tylko sam początek, ale i opcja zagrania z nim w gwinta, czy zadania mu pytania o innych kowali, nie trafiła do wersji 4.0.3. A są tu jacyś inni kowale? Już nie. Dopiero kiedy zaglądamy do niego drugi raz, ten wita nas takimi słowami. No. I z początku to jego chamskie przywitanie nie miało być pierwszym, co usłyszymy jako Geralt. Wycięty kontent znajdziemy też w misji Grób Skiala. Misja Grób Skiala w Wiedźminie 3 odbywa się dość dynamicznie. Praktycznie nie możemy nic tam gameplayowo zrobić, wybieramy tam jedną opcję dialogową i dostajemy jedną wielką 4-minutową cutscenkę. Dzięki modowi Brothers in Arms możemy dodatkowo chwycić za stery Geralta i posłuchać jeszcze wkurzonej Ciri. Tu pod wsią jest taki rów, gdzie wrzuca się owce padłe na pryszczyce. W nocy kreby objadają je do kości. Ja im pourywam! Ciri, ci ludzie sporo przeszli. To ich nie usprawiedliwia! Nic tego nie usprawiedliwia! Misja Grób Skiala odbywa się w dość istotnym momencie fabularnym. Jest to też faktycznie moment w grze, w którym Wiedźmin 3 nabiera tempa. Także rozumiem, dlaczego podpunkt misji Podążaj za Ciri został ostatecznie usunięty. Zresztą nic się tam nie dzieje, oprócz tych kilku słów Ciri na samym początku. Sportowy jogging, tylko robimy pół mapy. Ale fajne jest chociaż to, że możemy się dowiedzieć, gdzie dokładnie jest ten rów, do którego wrzucono Skiala. Zaskakująco dużo zostało również usunięte na praktycznie samym początku gry, w misji Nilfgaardzki Łącznik. W owej misji za zadanie mamy odnaleźć agenta Nilfgaardu imieniem Henryk, a w tym celu musimy udać się do karczmy na Rostajach. Normalnie zadanie w grze przeprowadzane jest tak, że przychodzimy do karczmy, pytamy o człowieka imieniem Henryk, prosimy o przepalankę, a potem z jakiegoś powodu dżentelmen z wąsem pyta nas, czy aby nie mamy dwóch k***ów. Ciekawe, czy spodniak też trzyma dwa k***asy. Jednak oryginalnie rozmowa z karczmarzem zaczyna się zupełnie inaczej. I zanim dojdziemy w ogóle do tematu Henryka, to dowiemy się naprawdę sporo o pobliskich terenach i ludności na nich żyjącej. Witaj. Macie tu piwo? Niestety czarni spalili browar. Jest już tylko przepalanka. Ponadto nie pytamy karczmarza o przepalankę, jak to normalnie ma miejsce w grze. Daj butelkę przepalanki. Przepalankę później bierzemy, bo spalili browar, więc browara nie ma. Dialogów, jak widzicie, jest naprawdę mnóstwo. Normalnie w grze tego nie uświadczymy, także przygotujcie się na sporo rozmów, których zapewne nigdy nie słyszeliście. Kto tu teraz rządzi? Nilfgaard? Czarni stoją garnizonem nieopodal, ale jeszcze za słabi, żeby rządzić. No to się spiknęli z baronem. Wysługują się nim, ale pewno mu czegoś naobiecywali. Bo sam z siebie to on by raczej nikomu nie służył. Baron? A jak? Prawy człowiek. Sprawiedliwe panisko. Zacny jak mało kto. Z jakiego rodu pochodzi?
Nie znam się na rodach. Złego słowa o nim nie powiem. Nie chcę, żebyś mówił o nim źle. Chciałem się czegoś dowiedzieć. Od dawna to panuje? Od niedawna. I to ci musi wystarczyć. Niczego więcej nie powiem. Rożen widzę pusty. Jeść tu nie dostaniecie. Aż tak was głód przycisnął? Ludzie o świcie wstają i łapią żaby na łąkach, a na mąkę żołędzie mielą. A kto ma kokoszkę, ten w nocy nie śpi. Tylko ptaka pilnuje. Psów nie macie? Panie, jednej nocy temerscy gorylasi wyszli z lasu, przemknęli między obejściami, psy drągami wytłukli. Było wielkie ujadanie, skowyt, a potem cisza, jak makiem zasiał. Poszli potem pod stare szyby, widziałem ich. Zapalili ogień, zasolili mięso. Teraz biegają jeno te najbardziej zdziczałe, co się do człowieka nie zbliżają. No, chyba żeby pogryźć. A wielu obcych tu widujecie? Ja na ludzi gadał nie będę. Trafi człowiek na języki, a potem z tego same kłopoty. Ale ja pytam o obcych, nie o tutejszych. Przychodzą, odchodzą, ale ja nie chcę żadnych kłopotów z obcymi. To jest karczma na rozstajach, zgadza się? Ano jest. Tędy wiedzie szlak nowigradzki. Ale teraz na trakcie tylko wojsko albo grasanci. Czarni dali wam się we znaki. I Redańczycy, i czarni, wszyscy oni jednacy. Pierwsi zabrali zboże i rzekli dla wojska, które ofiarnie broni północnych krain. Druzy każą oddawać, co ukryliśmy. Powiadają, że cesarz wnet zaprowadzi tu pokój, ale pierwej konieczne są wyrzeczenia. A jak już jedni starli się z drugimi, to przyszli trupożercy i ucztowali na zabitych. Rozeszły się potem cmentary i strzygonie po lasach za padliną i tak nocami zawodzą, że strach z chałupy wyjść. Do Nowigradu daleko? Niedaleko, ale co z tego, jak redańskie wojsko stoi na pontarze i nie przepuszcza nikogo bez glejtu. Gdy ludzie uciekali stąd przed głodem i zarazą, to zawracali ich. Albo topili w rzece. Dziwne, że tak długa i przynajmniej dla mnie ciekawa rozmowa została usunięta z gry, ale z drugiej strony misja ta dzieje się praktycznie na samym początku i zbombardowana część graczy tak długim dialogiem mogłaby po prostu odpuścić sobie granie w grę. Czy jeżeli chodzi o tworzenie filmów, czy jeżeli chodzi o tworzenie gier, zasada jest jedna. Początek powinien być efektowny i dynamiczny. Dynamicznie jest też w misji Bitwa w Kaer Morhen. W misji tej, jakby ktoś z jakiegoś powodu się nie domyślił, prowadzimy bitwę w Kaer Morhen. W tej misji usuniętych dialogów czy jakichś podpunktów do wykonania jest cała masa. I mimo tego, że w poprzednim odcinku, w którym pokazywałem wam usunięte dialogi, dość głęboko poruszyłem temat bitwy w Kaer Morhen, po tej misji praktycznie poświęciłem pół odcinka. Okazuje się, że jest tu jeszcze sporo niewykorzystanego kontentu. W jednym z podpunktów misji Bitwa w Kaer Morhen, tuż przed ową bitwą, za zadanie mamy udać się na naradę. Zwołujemy wtedy wszystkich, których udało nam się do zamku sprowadzić i obmyślamy najlepszy możliwy plan na starcie z dzikim gonem. O ile większość postaci się tam po prostu na miejscu spawnuje, to są dwie postacie, które faktycznie na tą naradę wędrują. Jest to Yennefer i Triss. W oryginalnej grze, kiedy podejdziemy blisko miejsca narady, odpali nam się cutscenka i już nie będziemy mogli porozmawiać z żadną postacią. Ale dzięki modyfikacji Brothers in Arms możemy podejść właśnie do Yennefer i Triss i zamienić z nimi jej po jeszcze jednym zdaniu. Wyglądasz, jakby coś cię gryzło. Nie oddamy, Ciri. Wyglądasz, jakby coś cię gryzło. No, Gon może tu być lada chwila. Cholera. Nawet przed walką ze smokiem tak się nie denerwowałem. Już raz ich pokonałeś. Wiem, że znów ci się uda. Cholera. Nawet przed walką ze smokiem tak się nie denerwowałem. Tylko my tak naprawdę wiemy, z czym przyjdzie się nam zmierzyć. Jeżeli będziemy wystarczająco szybcy w oryginalnym Wiedźminie bez modyfikacji, to też możemy z nimi porozmawiać, ale szansa na to, że zdążymy je złapać, jest dość nikła. W jeszcze tej samej misji, ale kiedy już faktycznie ta bitwa się zacznie, za zadanie mamy, używając bomb dwimerytowych, zamknąć wszystkie portale. W oryginalnym Wiedźminie jest to bardzo liniowa misja i poza bitwą z kilkoma ogarami i rycerzami Gonu nic więcej się tam nie dzieje.
Jednak początkowo ta misja była bardziej rozbudowana, a naszych przeciwników mogliśmy pokonać na różne fikuśne sposoby. Jak na przykład znaleźć starą wiedźmińską mordownię, na której to jeszcze do dnia dzisiejszego mogliśmy znaleźć uzbrojone pułapki. Stara mordownia, pamiętasz? Ba, zobaczmy, czy kusze jeszcze działają. Lambert później te pułapki aktywował, a wbiegający przeciwnicy wpadali w deszcz strzał i padali jak muchy. Ale jeżeli myślicie, że strzelające kusze to był fikuśny pomysł, to absolutnie nie. Kiedyś widziałem tu ślady krabopająka. Jeśli się nie wyniósł, to możemy go znaleźć i poszczuć przeciw wojownikom Gonum. Nie tylko Lambert mógł dla nas aktywować pułapki, ale też naszczuć krabopająka, który później za nas wybijał grupę atakujących przeciwników. Krabopająk. Zwabimy go świeżym mięsem. Stań na czatach. Może mu przynętę. Niestety, kiedy twórcy modyfikacji, którą dzisiaj ogrywamy, znaleźli pozostałość zarówno krabopająka, jak i mordowni, były one w strzępkach i podpunkty tych misji nie są dokończone i nigdy nie mamy okazji zobaczyć, jak krabopająk masakruje elfów z innego wymiaru. Wiemy też, że podpunkt z krabopająkiem mogliśmy zepsuć i prawdopodobnie rzucał się on wtedy zamiast na przeciwników, to na nas. Oho, podszedłem za blisko. Lambert jest też głównym bohaterem oczywiście zaraz koło Geralda. W misji ostatnia próba. W misji tej za zadanie mamy uzupełnić filakterium mocą żywiołów. Jednak zanim to zrobimy, musimy dostać się do miejsca mocy. Droga ta jest długa dzięki dzisiejszej modyfikacji i jest ona jeszcze dłuższa. Nie jakoś bardzo, ale krótka rozmowa między Geraltem i Lambertem została usunięta. No chyba tak. Trzepotanie żagla. Ach, ten Lambert. Całkiem. Za to nie była Ciri. I to właśnie jej tyczy się następna, usunięta rzecz. Zmianę tę uświadczymy w misji Coś się kończy, coś zaczyna, w scenariuszu, kiedy Ciri została wiedźminką. Coś się kończy, coś zaczyna to oczywiście ostatnia misja, jaką możemy znaleźć w grze, która w zależności od wyborów podjętych podczas grania toczy się inaczej. Zmiana jest naprawdę mikro i dotyczy dosłownie ostatniej sceny, jaką zobaczymy z gry, przed fabularnymi, rysowanymi scenami. W Wiedźminie bez modów ostatni dialog brzmi tak. No, to trzeba go wypróbować. Z kolei z modem na końcu wypowiada ona jeszcze jedno zdanie. No, to trzeba go wypróbować. Ruszajmy w drogę! Raczej zrozumiałe, czemu zdanie to zostało wycięte. Bez tego dodatkowego no to w drogę, zakończenie brzmi jakoś bardziej epicko. Epickie są też rysunki Ciri i książki, jakie znajdziemy w prologu Wiedźmina. Książkom tym oryginalnie z jakiegoś powodu nie możemy się przyjrzeć. A jest tam m.in. żółty utopiec z wąsem i okularami magistra. Widziałeś kiedyś w Wiedźminie 3 żółtego utopca z wąsem i okularami magistra? Hy? Jeżeli tak jak ja nigdy nie miałeś okazji, no to teraz będziesz miał. Aha, atmosfera intensywnej nauki. Bestiariusz brata Adalberta, klasyka. Ilustrowany atlas insektoidów, od arachy po żółtynkę zerikańską. Notatki Ciri, trochę chaotyczne. Utopiec, któremu Ciri dorysowała wąsy i okulary. Gule i Algule, czyli nekropolii, plugawi mieszkańcy, Jana z Brugge. Tytuł obiecujący, ale książka nudna jak cholera. Normalnie scena ta aktywuje nam się już na schodach i nigdy nie mamy jakoś okazji przebadać pomieszczenia, w którym śpi Vesemir. Scena ta prawdopodobnie została wycięta z Wiedźmina z powodu tempa. Twórcy chcieli, by prolog był szybki i pełen emocji. Słusznie zresztą. Przed nami jeszcze kilka świetnych dialogów, które z jakiegoś powodu nie zostały wycięte. Co? Zostały wycięte. Ale chciałem się na chwilę zatrzymać, bo w trakcie wpadła mi do głowy myśl, którą to chciałbym się podzielić. Te wszystkie dialogi, które zaprezentowałem wam nie tylko w tym odcinku, ale też poprzednim, jeżeli nie widziałeś, koniecznie zobacz pierwszy link w opisie, są naprawdę świetne. Ale w większości dla osób, które po prostu przeszły już grę wielokrotnie. Często piszecie właśnie o tej modyfikacji i wkurzeni jesteście, że twórcy nie dodali jej jeszcze oficjalnie do Wiedźmina 3, ale większość dialogów jest faktycznie wyciętych z jakiegoś ważnego powodu.
i nie nadają się one do tego, by na stałe trafiły do gry. Modyfikacja nie przywraca tylko dialogów, ale również naprawia masę błędów i właściwie w tym macie rację. Żeredzi mogliby posłużyć się modyfikacją do załatania dziur, jakie znajdziemy w Wiedźminie. Wszystkie te dialogi, które dla was odsłuchuję, czy podpunkty misji, które dla was ogrywam, są właściwie pozostałościami, jakie twórcy modyfikacji Brothers in Arms odnajdują zakopane gdzieś od dawna w grze. Tak naprawdę pomyślcie, jak wiele więcej musi się znajdować na komputerach twórców Wiedźmina 3. Jak wiele więcej dialogów, jak wiele więcej stworzonych misji, które pewnie w większości były zrobione nawet od A do Z, ale wycięte z jakiegoś powodu. I o ile przywrócenie tych misji czy dialogów w normalnej grze byłoby głupie, to czy naprawdę nie fajnie by było, gdyby twórcy dodali to wszystko po prostu w nowej grze plus? Czy chociaż rzeczy z tej modyfikacji, żeby nie tylko osoby na komputerach mogły sobie w nie pograć? Każdy, kto już ograł Wiedźmina i każdy, kto rozpoczyna nową grę plus, to każdy, który na pewno doceniłby tysiąckrotnie nową zawartość, gdyby takowa została dodana. Dlatego składam petycję. Oto by twórcy gry zatrudnili mnie jako tak zwanego CEO, inaczej mówiąc szefa, aby mógł pomóc polskiej firmie polecieć jeszcze dalej, pozwalając jej się wspiąć na tak zwane wyżyny potencjału. Jakie w ogóle ciężkie zdanie do wypowiedzenia. Moim pierwszym dekretem jako nowy CEO byłoby wprowadzenie kilku wyciętych dialogów w misji miłe go złego początki. Dużo osób pisało mi, że źle wymawiam nazwę misji. Dlatego drugi dekret to będzie zmiana nazwy misji. W misji tej otrzymujemy zlecenie na potwora od Olgierda Forneveret, a potem tego potwora próbujemy znaleźć. Podobno grasuje on w kanałach pod Oxenfurtem, więc do tych kanałów się udajemy. Tam znajdujemy Shani i to z nią przeszukujemy dalszą część podziemi. Na różnym etapie z gry zostało usuniętych kilka zdań, więc po prostu wam je teraz puszczę. Na ciałach są ślady po uderzeniach ciężkim, tępym przedmiotem. Nie ma ran ciętych. Najwyżej zadrapania. No i wszyscy są pokryci jakimś dziwnym śluzem. To tak. Ciekawe. Widzisz ten mokry ślad na ziemi? Mhm. Prowadzi do kanału. Potwór pewnie stąd wylazł, a później wrócił tą samą drogą. Wiesz, co ich zabiło? Jeszcze nie. Chociaż na razie stawiam na coś dużego, może... Może Zeugla. Musimy znaleźć Leże. Coś tu nie gra. Ciała utopców też są pokryte śluzem. Pewnie też miały do czynienia z bestią. Tak jak żołnierze. Mam coraz więcej wątpliwości. Czy to naprawdę Zeugl? A co innego jest duże i mieszka w kanałach? Nie wiem. Może wielka ropucha? Mhm, na pewno. Musimy znaleźć Leże. Pośpieszmy się. Całkiem sporo śluzu. Może starczy do próbki? Wystarczyć to może by i wystarczyło, ale ten jest zanieczyszczony. Po całych tych polowaniach na bestie z kanałów, później jeszcze raz mamy okazję odwiedzić Shani w jej lecznicy. Kiedy przybywamy na miejsce w oryginalnym Wiedźminie, nie zastaniemy żadnego dialogu. A dzięki uprzejmości szefów z modyfikacji, możemy usłyszeć fajny, przywrócony dialog. Może prawdę gadają? Udało ci się wreszcie dowiedzieć, co jest powodem robienia nam naszych żołnierzy? Może powiesz coś więcej, medyczko? To są poważne sprawy dotyczące armii redańskiej, którą reprezentuję. Początek zagażenia krwi na zwykłym miejscu w dłoni śluzowej, przewodzie pokarmowym, pokładzie mocowo-powietrzowym lub skórze. W tym przypadku mamy do czynienia z emisją toksyn do organizmu poprzez inwazję skórną. Co? Chyba ja też będę potrzebował jakiegoś antidotum, bo fakt, że 92% osób nadal ogląda te materiały, a nie subskrybuje tego kanału, zatruwa mi umysł. Jakie w ogóle dzisiaj przykminione powiedzonka mam. Koniecznie też zajrzyjcie na największego Discorda wiedźmińskiego w Polsce. Co z tego, że jesteśmy pewnie na 40. miejscu? Lew nie jest największy? Nie jest najszybszy, ale z królem dżungli, bo on jest królem dżungli w umyśle. My jesteśmy jak lwy, po prostu. I jeżeli nie macie dość usuniętego kontentu z Wiedźmina, obejrzyjcie sobie... Obejrzyjcie? Znowu mnie nawyzywacie. Jak to się mówi? Poloniści. Obejrzyjcie! No! Obejrzyjcie sobie film Usunięte Dialogi. Pierwszy link w opisie. A my widzimy się zapewne za jakieś 3 dni. Do zobaczenia.